Witam. Dzisiaj podam ten pokarm rybom. Już dzisiaj dostały jeść, ale zobaczymy, jak zareagują na niego pokarm. Jest z typu tonących. Za chwilę im podam i zobaczymy, jak rybki zareagują. Czy będą go chciały jeść w ogóle, czy nie. Ok, to wrzucamy pokarm. Coś tam leci na dno już. Za dużo nie będę wrzucał tego. Ale część tylko widzę doleciała. Część już po drodze została spałaszowana. Chociaż ryby, mówię, ryby są przyzwyczajone bardziej do pokarmu pływającego. Nie opadającego, ale to się nauczą. Rzucę tego więcej, żeby było widać. Pokarm opada na dno. Część tam oczywiście ryby przechwytują po drodze, ale no jedzą. Nie jest źle. Chociaż tak jak mówię, są bardziej przyzwyczajone, bo wszystkie siedzą u góry, bo myślą, że tam coś będzie. A pokarm jest na dole. Oczywiście zaraz glonojady są. I swoją działkę pokarmu muszą skonsumować. Dobra, zobaczymy w innym akwarium, czy też tam ryby, jak tam będą reagować na to. Dobra, teraz zobaczymy endlerki, jak. To nie. Rybki zaraz lecą za nim. Endlerki. Jak widać, tak szybko poruszają, że chociaż też tam pływają przy górze. Ale myślę, że będą jadły ten pokarm. No, tu jeszcze do tego akwarium wrzuciłem mech z innego akwarium, który w innym właśnie akwarium coś zaczął mi robić się taki brunatny. Jest to willow moss, ale widzę, już z powrotem dostaje powoli zielone pędy. Nie wiem, czy tam po prostu już go za dużo było i się robił taki brzydki, czy co. No zobaczymy, może odbije w tym tu akwarium. Tu jest więcej miejsca było, to tu go przerzucałem, nie chciałem wyrzucać go. No, już prawie zjadły wszystko to, co zleciało. Jeszcze im dorzucę. Pokarm tonie. Ryby jedzą. Niech sobie zjedzą i tyle. Ok, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich.